W tle, moi drodzy, jest joga na naszym turnusie, a ja, tak jak wam obiecałam, przygotowuję śniadanie. Tylko chodźcie, bo będą orzechy jaskowe, na które jest jedna z nas uczulona i zrobiłam przegródkę, także jest dzisiaj odcinek DIY. Da się pogodzić wszystko. No dobra, czas zdradzić, co robię. Robię gruszki zapiekane pod kruszonką laskowo-czekoladową. Tutaj mam kruszonkę i wszystko wygląda dosyć dziwnie, słuchajcie, ponieważ Viola jest uczulona na orzechy laskowe, więc specjalnie zrobiłam tutaj przegródkę bezlaskową z osobną kruszonką i mam nadzieję, że wyjdzie. Piekarnik już jest rozgrzany, także trzymajcie kciuki. Słuchajcie, gotowe. Moje naczynie improwizowane zostało przygotowane do pieczenia. Teraz wjeżdża na 15 minut do piekarnika i potem jeszcze na drugie 15 minut, także jestem bardzo podekscytowana. Siedzenko się piecze, a ja mam maczę z pięknym, pomimo że deszczowym, widokiem. Nie wiem, czy to widzicie, ale tutaj, czekajcie, o tu, nie widzicie. Jest ściana deszczu i to wygląda niesamowicie. Witamy na Teneryfie. Słuchajcie, w tym amoku to jeszcze wam nie pokazałam, jak to wygląda. Myślę, że całkiem sympatycznie się prezentuje ta porcyjka. A tutaj nasza biesiada. Na obiad, moi drodzy, szykuję bliskowschodnią ucztę, więc będzie cudowny grillowany kalafior, mój popisowy grillowany bakłażan, będzie kuskus, będą domowe falafelki, będą szybkie pikle z marchewki i ogórka, to wszystko podane na humusie i posypane granatem z toną ziół. Także trzymajcie za mnie kciuki. Wyszłam na dwór, żeby dziewczyny nie wiedziały, co robię, pokażę wam potem, jak to wszystko wygląda. Ale ciężko jest opowiadać o tym, jak gotuję, bo mam towarzystwo, więc nie chcę zdradzać. Dobra, krótka opowieść o tym, co tutaj mamy. Słuchajcie, powoli wszystko idzie do piekarnika. Może zacznę od tego, że będę grillować kalafiora i do niego zrobię ekstra salsę z tych wspaniałych ziół i jeszcze z kilku dodatków. Przepisy, którymi się inspirowałam, podlinkuję wam w opisie. Jednocześnie mam tutaj falafelki. Rozważam, czy by ich najpierw nie podsmażyć i dopiero potem podpiec. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie logistycznie. No i tutaj jest mój słynny bakłażan. Mogliście go widzieć u Owsianej we vlogu. W ogóle przepraszam za moją rękę, ale się poparzyłam, także niestety straszę. To jest mój spocony bakłażan, bo go wcześniej zasoliłam, żeby był miękki. Zaraz zetrę z niego sól i poleję moją marynatą z oliwy, takiego syropu palmowego, słodkiego i sosu sojowego. Także te dwie rzeczy idą do piekarnika. Tutaj zrobiłam tabulę, ale taką bez ziół, bo tych ziół będzie po prostu multum w kalafiorku i szybkie pikle, które nie zdążą mi zmięknąć, ale nie szkodzi. Myślę, że to będzie fajny taki crunch, coś po prostu świeższego do tych upieczonych rzeczy. Do tego jeszcze będzie jeden składnik, ale to już wam pokażę, jak to wszystko się upiecze i jak będę komponować talerze. Kochana, są wspaniałe rzeczy. Właśnie widzę, że są wspaniałe rzeczy. Nagrywasz to do mnie, czy do siebie, czy do nas? Do ciebie. A. No dobrze, ja już opowiadałam o tym, co robię, a teraz jest najfajniejsza część, bo to jest kalafior z najzajebistszą salsą na ziemi. Tak, zapamiętam się na tym, że użyłam tego słowa. Jestem tutaj od tylu godzin, jakbyś pytała w ogóle Justyna, czemu powiedziałam, że zacznę wcześniej gotować po śniadaniu, właśnie temu. A teraz jest tutaj prawdziwy chaos. Miałam FF, czyli falafelowy fail. I zaraz zobaczymy, co z nich tam zostało, ale jestem po prostu... Dziękuję, moja asystentka, wypytam cię o asystentkę, moja asystentka Viola. You're welcome. Najlepszy człowiek od granata. To też będzie wybuchowy ofiar. Sybańska, co robisz? Muszę teraz na trzy kamery. Chciałam opowiedzieć o tym, że zrobiłam przepysznego pieczonego kalafiora w najwspanialszej salsie. To jest przepis wegany, żeby nie było. Pierwszy raz zrobiłam go na Malcie, to jest mnóstwo ziół, on jest chrupiący, wspaniały. Jest też dużo oliwy, cytryny i on jest tak jakby moim zdaniem w roli głównej tutaj, bo uważam, że jest wybitny. W sosie. Z bakłażan a la Karolina. W ogóle jestem troszeczkę niezadowolona, że nie mamy papieru, bo niestety folia i do tej folii trochę przywiera. To mnie zdziwiło, nie spodziewałam się tego, myślałam, że raczej folia będzie łatwiejsza w obsłudze. Nie wiem, macie doświadczenie dziewczyny. Do, no właśnie, folia jakaś jest pod względem tragiczna. Zdrowotnym i pod względem ekologicznym. No to wiem, ale chodzi mi bardziej o... Też praktyczne. O to właśnie, o praktyczność.
Tak wyglądają gotowe talerze. Postarałam się, jeśli chodzi o prezentację, więc mam nadzieję, że chociaż będzie w połowie takie dobre i czekam na recenzję od dziewczyn. Czy spróbujecie na wizji? Ja spróbuję na wizji. Nie wiem, że nie wiem, no bo nie no, wziąłeś suchy ten kuskus, on nie jest taki doprawiony. Czuję wszystko na dno. Okej. Okay. Rewelacja to jest naprawdę. To naprawdę smakuje jak w Izraelu. Ja byłam, więc mam porównanie. A nie chcecie soli? Nie. Myślę, że kalafior będzie najlepszy. Jest mega. Tak? Czy ta strona stołu też się zgadza? Mega. No co macie innego powiedzieć, żebym się popłakała? Ale to jest. To coś. Tak? Humus smażony? To jest mój... Tak. Naprawdę. Mój falafelowy fail, bo zrobiłam z ugotowanej ciciorki. W związku z tym go najpierw chciałam usmażyć, potem go drugi raz usmażyłam, potem go upiekłam i jakoś w miarę. Zatrzymałyśmy się, ponieważ, o mój Boże, naszym oczom ukazał się, wow, widok jak naprawdę z raju, wow, i tego się nie spodziewałam. Z tej strony mamy takie widoki, słuchajcie, a tam Teide. To jest dopiero dzień wczoraj, bo krótki vlog, dzisiaj jest vlog pełen wrażeń. Wow, piękne. Zobaczcie, dokąd przyjechałyśmy. Coś niesamowitego. Wow. Słuchajcie, teraz w ogóle patrzcie, jaki widok jest za mną. Nie wiem, czy to widać. W każdym razie zdradzę wam, co szykuję na kolację. Kiedy dziewczyny nie słuchają, więc robię pyrki z gzikiem, czyli poznański specjał, ziemniaki z twarożkiem i ze skwarkami, tylko używam do tego fioletowych ziemniaków, tutaj lokalnych. Robię twarożek ze słonecznika i robię skwarki z tofu, także jestem bardzo podekscytowana, bo to jest takie polskie danie z twistem kanaryjskim. I coś jeszcze chciałam wam powiedzieć, a do tego będzie sałatka klasyczna z winegretem, z pomidorem i właśnie rzodkiewkę chyba dodam do twarożku. I troszkę rzodkiewki, troszkę ogórka. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale jestem bardzo, bardzo, bardzo podekscytowana, chociaż jestem tak najedzona, że padam. A teraz zobaczcie, na co patrzę. Taki mam widok. A tu mamy kolejne epickie, spektakularne drzewo. I dziewczęta. No pięknie. Jaki widok teraz? Wow. Fioletowe ziemniaki. Pokazuję wam teraz, bo jak po ugotowaniu stracą kolor, to będzie słabo. Są super. Patrzcie, jaki hit. Wygotowały się. I są teraz niebieskie, ale jazda, jak w Bridget Jones, niebieska zupa, dajcie znać, czy kojarzycie, sorry, zaparowało mnie. Tutaj mamy, słuchajcie, twarożek słonecznikowy z mojego e-booka, ze szczypiorkiem, z rzodkiewką i z ogóreczkiem. Mam nadzieję, że przepyszny, z toną cytryny, żeby smakował jak twarożek. A skwarki z tofu to po prostu tona papryki wędzonej, dobrze smażonej jeszcze, podbite sosem sojowym, mam nadzieję, że będą chrupiące i pyszne, także muszę je zniszczyć do tej patelni. A tutaj zapiekam moje ziemniaczki, żeby były jeszcze pyszniejsze, chociaż to jest eksperyment. Powiem wam, że jestem z siebie mega, mega dumna i generalnie to, co mi przyświecało robiąc tę kolację, to było po pierwsze zrobić śniadanie, które będzie słodkie, ale trochę nietuzinkowe, pokazać, że można zrobić deser na śniadanie i będzie to pełnowartościowy posiłek, także super, jestem zadowolona. Druga rzecz, obiad to była moja ukochana kuchnia, czyli Bliski Wschód i coś bardzo bliskiego mojemu sercu, bo bowl, czyli wszystkiego po trochu. I na koniec pokazać też, że można w wersji wegańskiej odtworzyć polskie, swojskie smaki z lokalnym twistem, inspirując się lokalnymi produktami. Także jestem przeszczęśliwa już na start, jeszcze nie jadłyśmy kolacji, ale pewnie przy dziewczynach zapomnę o tym, żeby wam o tym poopowiadać. Jeżeli chcecie właśnie więcej też kulis, to niedługo, bo chyba za tydzień Justyna wrzuca do siebie na kanał całą relację z ugotowanych z naszych wszystkich kolacji. Ja też będę pokazywać oczywiście, co jem u siebie. W sensie, co dziewczyny gotują, ale taki prawdziwy materiał telewizyjny znajdziecie u Justyny. No jestem mega podekscytowana, w ogóle jestem tak zmęczona tym. Dzisiaj w końcu jest długi vlog, także mam nadzieję, że doczekaliście się fajnego vlogmasa. I tak mi zleciał ten dzień, naprawdę. Cały dzień gotowałam, ale było ekstra. No to czekam na dziewczyny, bo wracają ze sklepu i będziemy jeść kolację.
Ty lubisz skwarki, nie? Kocham. Dziękuję. Światło jest średnie, ale myślę, że i tak wyszło całkiem fajnie. Viola, jak tam dzisiaj się smakowało? O, wszystko było naprawdę pyszne i dobrze zbilansowane, to ważne. Śniadanie mega mnie zaskoczyło i bardzo doceniam to, że Karolina respektowała moją alergię na orzechy laskowe i zrobiła mi specjalną przygródkę antyalergiczną, więc doceniam na maksa. Było pyszne i odkryłam zupełnie nowe połączenie. Nie wpadłam na to, że można gruszkę z czekoladą połączyć, naprawdę. Jakoś mi to nigdy nie wpadło do głowy, ale jest to naprawdę dobry pomysł. Obiad, totalnie moje smaki, zresztą wczoraj już powiedziałam, że kuchnia bliskowschodnia to są totalnie moje klimaty, więc mega się ucieszyłam, jak zobaczyłam pieczonego kalafiora i kuskus. Tak, obiad był naprawdę pyszny i mega sycący, bo tak naprawdę do samej kolacji czułam, że jestem najedzona. No i kolacja. Tak jak mówiłam, czułam do samej kolacji, że jestem najedzona, ale kolacja była tak dobra, że zjadłam wszystko do ostatniego kęsa. Naprawdę mega, mega, mega dobre. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jestem zachwycona. Karolina zawsze gotuje wspaniale, ale tym razem naprawdę... Przeszła samą siebie. Gotowała przepyszne rzeczy, wszystko doprawiła... No lepiej niż ja bym to doprawiła. Wszystko było idealnie posolone, wystarczająca ilość kwaśnego smaku. Wszystko było fantastyczne. Śniadanie, no naprawdę, zaskoczyło mnie. Ja byłam w ogromnym szoku. Nie przepadam za słodkimi śniadaniami, ale ten pomysł był ekstra. Kocham kuchnię bliskowschodnią, no i ta kolacja, klasyk. Przepysznie było. Idę wpaść w samozachwyt, pa. Powiesz tylko, co myślisz o dzisiejszym dniu tak dla moich widzów? Powiem tak, każdy posiłek zrobił przyjemność dla mojego brzuszka. Było tak i tak wysoko postawiłaś poprzeczkę, że aż trzęsą mi się giry przed jutrem. Bo będę miała turbo wyzwanie, ponieważ będę przedstawiała kuchnię albańską w wegańskim wydaniu. I nie możemy się doczekać. Ja też. Wszyscy to zobaczymy w jutrzejszym filmie. Więc do zobaczenia, pa pa.